Wraz z Włodzimierzem Szaranowiczem wita Państwa Dariusz Szpakowski i wspólnie zapraszamy na dzisiejszy spektakl. Dziwi mnie, że trener na niego dzisiaj postawił. Ostatnio popełniał mnóstwo błędów w obronie. Właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Benzema. Oddaje strzał. Piłka niemal musnęła poprzeczkę. Dobra główka, utrzymują się przy piłce. Polański. Strzela! To niesamowite! On to wyłapał! No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Królewscy pokazali przeciwnikowi, co potrafią, strzelając bramkę. Doskonale umieścił piłkę w siatce, ale też trzeba podkreślić, że bez dobrego dośrodkowania z lewej strony nie byłoby okazji do strzału. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Wyglądało, że upadnie. Brawo! Utrzymał równowagę. No i partnerzy podążają z pomocą. Mija obrońcę. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Żółta kartka na początku spotkania. I ja myślę, że to powinno wpłynąć trochę studząco na zawodników. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Tak, nic dziwnego, że sędzia przerwał grę.
Da Silva. Gareth Bale. Modric. Czy to wykorzysta? Strzela! Piłka w siatce. No i drugi gol na jego koncie. Zapowiada się na hat-tricka. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Pereira. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Mamy bramkę, proszę Państwa. Dopisuje trzecią bramkę. Fantastyczny hat-trick. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Modric. No, wspaniały futbol. Od razu widać, że mamy do czynienia z mistrzami. Prawda, Darek, całkowicie w tym sezonie zasługują na pierwsze miejsce. Out. Real Madrid wznowi grę. No, strzela! Obronił, ale piłka na boisku. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Pereira.
Polański. Czy to szansa? Kolejny gol, można powiedzieć, że jest to pogrom. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście, grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Danilo. Pereira. Perez. Dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4-0 mówi sam za siebie. Pierwsza połowa poza nami. Ubolewam nad faktem, że tylko jeden zespół gra futbol na wysokim poziomie. Zgadzam się z tobą. Rzeczywiście było to pod dyktando jednego zespołu. Proszę Państwa. Zdobywają bramkę. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Efektowne to zagranie piętą. Polański. Gareth Bale. Pereira. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Luka Modric. Oddaje piłkę koledze. Polański. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Benzema! O, tuż nad poprzeczką. Za chwilę królewscy dokonają zmiany gracza.
No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Real dokonuje zmiany. Cristiano Ronaldo. Gareth Bale. Podaje z powrotem. Pereira. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Perez. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Zmieniony zostaje Benzema. Pereira. Jesse Rodriguez. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Alcácer. Pepe. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Będzie zmiana w zespole Walencji. Gareth Bale. Isco. Jesse Rodriguez. Wymiana podań między dwójką graczy. Paco Alcácer. Czeka teraz na partnerów. Po tym faulu rzut wolny, niewiele już do końca.
Bale. Isco. No, pokazał gwizdek sędziego. No i będziemy mieli rzut karny. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Zamiast piłkę kopnął w nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł tego nie odgwizdać. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Mamy powtórkę wykonania tego rzutu karnego. Bramkarz nie miał szans. Karny to jeszcze nie gol. Trzeba wytrzymać próbę nerwów z bramkarzem, który nie ma nic do stracenia. Ale jemu się udało. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Koniec. Królewscy Real Madryt triumfatorem. Mecz był bardzo jednostronny. No, wystarczy spojrzeć na wynik. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z Państwem. Do usłyszenia. Znakomicie! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! W tej powtórce najlepiej widać, jaką niesamowitą techniką i przyspieszeniem dysponuje Cristiano Ronaldo.